Tylko RDN Małopolska. Jest 14 minut po godzinie 8 i dobra informacja na dzień dobry dla Państwa jest taka, że nad regionem tarnowskim wstaje piękny dzień. Witam mojego gościa, witam naszego gościa, pan Józef Rybiński, burmistrz Radomyśla Wielkiego, dziś z nami o poranku. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie burmistrzu, takim mocnym echem medialnym, niekoniecznie pozytywnym, ostatnio odbiła się sprawa pana Stefana z Radomyśla Wielkiego, który w 2005 roku miał wypadek. Po tym wypadku już nigdy nie stanął na nogi. Jego najbliżsi mają wątpliwości co do medyków z Mielca o sposób leczenia. Po interwencji medialnej, tej ogólnopolskiej, jest szansa na zakwalifikowanie pana Stefana do większej jednostki medycznej, do kliniki po prostu i być może zapobieżenie temu problemowi, który jest. Czy panu znana jest ta sprawa? Bo to pana mieszkaniec. Tak, jest mi znana i bardzo dobrze mi jest znana, nie tylko dziś, ale od samego początku. To wielka tragedia tej rodziny, bardzo wielka tragedia. Pytam, bo przeważnie szefowie samorządów, tak myślę, powinni znać najważniejsze problemy mieszkańców. Czyli zna pan tego człowieka? Doskonale znam od samego początku i myślę, że żeby za dużo nie mówić, ale gmina zrobiła tu wiele, żeby w tym trudnym pierwszym okresie pomóc temu człowiekowi. I tak myślę, że tak to jest po dzień dzisiejszy i mamy dobry kontakt z panem Stefanem. No nie wszystko my możemy załatwić jako gmina, to też jest zrozumiałe. To jednym zdaniem tylko proszę powiedzieć, w jaki sposób temu człowiekowi udało się pomóc przez gminę? Ja myślę, to jest taka, powiedzmy, no nie chciałbym tu wchodzić w szczegóły, ale naprawdę no, jest to człowiek, który został u nas zameldowany na gminie. Bo pochodził z innego terenu, prawda? Z innego terenu, któremuśmy na samym początku bardzo, bardzo dużo pomogli, który otrzymał u nas mieszkanie. No to ważne. To jest, myślę, ważne. Pracę jego małżonka i na dzień dzisiejszy w miarę tych możliwości i nawet i prawnych. To proszę o nim pamiętać. To korzystając z opieki społecznej. Natomiast medyczna strona to już nie jest gminy. To nie wasze kompetencje, to oczywiste. Panie burmistrzu, proszę o nich pamiętać i proszę pamiętać o wszystkich mieszkańcach z pana terenu, którzy Dokładnie. Potrzebują pomocy. A wiele, bo pewnie jest ich więcej. Bardzo dużo osób potrzebuje właśnie. Ma pan pewną ciekawostkę w budżecie uchwalonym niedawno. Co prawda najczęściej jest tak, że większość samorządów najwięcej pieniędzy, bo zwykle ponad 40% przeznacza na oświatę. U pana jest nie inaczej. Ja przytoczę liczby. 22 miliony złotych pochłonie w tym roku właśnie oświata. I co ciekawe, na inwestycje, bo to jest dla mieszkańców najważniejsze, raptem 7 milionów. Czy uważa pan, że te dysproporcje powinny być tak duże? I czy oświata powinna pochłaniać aż tyle pieniędzy w budżetach? Problem bardzo szeroki. Mhm. Problem nie tylko mojej gminy, ale myślę, że większość gmin. Tak, ta kwota 22 miliony jest stanowczo za duża. Można to jakoś zredukować? Z tym, że trzeba dopowiedzieć drugą cyfrę. Mhm. Że subwencji, jaką otrzymujemy z Ministerstwa Finansów, to jest niewiele ponad 16. Czyli dopłata jak gdyby z budżetu jest ogromna. Czy żałujemy? Na dzień dzisiejszy nie żałujemy, że to dajemy, chociaż jesteśmy przekonani, że powinien być inny sposób finansowania oświaty, powtarzam, oświaty małej, wieńskiej. My stoimy na stanowisku i społeczeństwo to wie, że nie likwidujemy małych szkół. No właśnie, nie ma pan w planach reorganizacji ani likwidacji szkół w tym nie roku. Nie mamy. Jeżeli nie zajdą jakieś nadzwyczajnej okoliczności, to mieszkańcy tych czterech małych szkół doskonale wiedzą, że ta rada, ten burmistrz nie będzie likwidował małych szkół.
jest to naprawdę wielka, wielka sprawa, bo likwidując szkołę, to likwidujemy pomału miejscowość. Bo pewne tradycje i przyzwyczajenia mieszkańców a również. A dokładnie, no bo likwidacja szkoły to jest pomała likwidacja parafii, a likwidacja parafii to jest likwidacja wsi. Do tego nie możemy dopuścić. No tak, ale nie brakuje również głosów krytycznych, że te maleńkie szkoły, gdzie uczęszcza naprawdę znikoma liczba dzieci, no niekoniecznie powinny być utrzymywane, bo to pochłania koszty. To pochłania koszty, ale to jest miejsce i kultury, i tradycji, i takiej jedności społeczeństwa wińskiego. Jesteście to w stanie udźwignąć ten ciężar? Na dzień dzisiejszy, jak widać, radzimy sobie i powiem, że stan finansów gminy mam bardzo dobry, jeżeli nie dobry, to mam bardzo dobry. To teraz jak pana słuchają koledzy z innych gmin, to mówią, ale ja temu burmistrzowi zazdroszczę. Każdy sobie prowadzi własną politykę. Ja, jak pani powiedziała, około 7,5 miliona inwestycje. I powiem z tego, z tym się smucimy, bo to jest około, powiedzmy, 17% ogólnego budżetu inwestycje. Tak, a to inwestycje są kołem napędowym gospodarki, a myśmy praktycznie poniżej 25-30% nie schodzili. Ale mam nadzieję, że takim kołem zamachowym i naszą siłą to są środki zewnętrzne, unijne, że one się też pojawią i że też jeszcze będzie wiele inwestycji, chociaż nie mamy mało inwestycji. Te 7,5 to nie jest tak mało. Zostawmy na moment inwestycje i popatrzmy na dane demograficzne z terenu Radomyśla Wielkiego, bo one są bardzo ciekawe i też powodują pewne ciekawe, istotne refleksje. Radomyśl Wielki to wiadomo, że miasto i 12 wsi. I patrząc na tą demografię, która tam funkcjonuje u pana, w ostatniej 5-latce w niektórych miejscowościach ubyło mieszkańców, ale uwaga, nieznacząco, ale są też takie, w których przybyło mieszkańców. Ja podam dla przykładu. Najwięcej mieszkańców ubyło w Dąbrówce Wisłockiej i w miejscowości Zdziarzec po 26 osób dokładnie. Natomiast przybyło w Radomyślu Wielkim 120 osób w ostatniej 5-latce, natomiast w Janowcu 52 osoby. Jak pan tłumaczy te zmiany i kto w ogóle mieszka w Radomyślu Wielkim? Jacy to ludzie? Starsi, młodsi? Tak. Pierwsze, ja się z tego też cieszę, że jesteśmy gminą, gdzie nas jeszcze nie ubywa. Znacząco. Nie ubywa nas. Nam, mieszkańców w gminie, z roku na rok przybywa. O czym raz więcej, raz mniej, ale nam generalnie mieszkańców w gminie przybywa. To co pan takiego robi, że pan ściąga tych ludzi? A ja myślę, że mamy wspaniałą, są przywiązani do swojego miejsca, do naszej tradycji, do naszej kultury i co by nie powiedzieć, jest różnie. Ale myślę, że jest z miłej atmosfery, jaka panuje w gminie. Takim też tutaj papierkiem lakmusowym to jest chyba taka sprzyjająca atmosfera w budownictwie jednorodzinnym. Tak, sporo nowych. Dużo się u nas buduje. Tworzymy atmosferę. Ale to znaczy, panie burmistrzu, że osiedlają się nie tylko osoby starsze, że nie tylko zasiedlają osoby starsze ten teren, ale także młodzi. No to jeżeli budują, to raczej budują ludzie młodzi. A których jest więcej? Starszych czy młodszych? To znaczy, się to, że się starzejemy, generalnie to trend prawda, ogólnopolski. Ale dużo mamy młodzieży. Mamy bardzo dużo młodzieży i to, że nas przybywa, no to o tym świadczy, że przybywa ludzi młodych. No, to nie ulega wątpliwości. I to jest dla nas taką zachętą, że tą gminę trzeba rozwijać, tak, trzeba tworzyć atmosferę, żeby chcieli pozostawać. Oby tak dalej. Panie burmistrzu, bezpłatna pomoc prawna uruchomiona wskutek regulacji centralnych, obowiązkowa i obligatoryjna, zwłaszcza dla niektórych grup, na stronie Urzędu Gminy Radomyśl Wielki. Piękna rozpiska, bardzo konkretne dane, kiedy do kogo można przyjść i uzyskać pomoc. Ja chciałam zapytać o coś innego. Jaki odzew, jakie zainteresowanie, czego się spodziewaliście państwo, a jak jest? Tak, ja też się cieszę, że taka placówka w mojej gminie jest, bo w powiecie jest pewnie ich tylko w czterech miejscowościach. No ale jesteśmy największą gminą po Mielcu. Zainteresowanie z początku to była taka pewna rezerwa. Bardzo duże. Bardzo dużo, szczególnie ludzi starszych. No mają ludzie problem. To są problemy spadkowe, do których ja namawiam, żeby sobie regulować to za życia.
tego nie bać się, bo się nie ma, bo jeżeli sobie wyczyścimy, to przynajmniej mamy później, jak się mówi, po śmierci, święty spokój. Tych problemów jest dużo. Mm. I tutaj ludzie wymagają pomocy, podpowiedzi, w którym kierunku iść i tak dalej. Mają problemy i rodzinne. Czyli problemów jest cała masa, nawet podanie napisać, a nawet i porozmawiać, bo to też jest niekiedy... Może nawet ważniejsze. Może i nawet ważniejsze, żeby uspokoić pewną atmosferę w rodzinach. Panie burmistrzu, króciutko. Najważniejsza, najpotężniejsza, choć już wiemy, że te pieniądze na inwestycje nie są kolosalne. Najważniejsza inwestycja drogowa w 2016 roku. Króciutko. Ja bym nie chciał mówić o jednej. Drogowe inwestycje, to są drogi asfaltowe. Będzie ich w tym roku 4 albo 5. Mamy 2 złożone wnioski. I sporo chodników. I sporo chodników. To już jest tradycja właśnie w gminie tak Radomiec, to widać, że się robi sporo chodników. I to też przyciąga ludzi, że pozostają w naszym terenie. Że mają po czym chodzić. Panie tak. burmistrzu. I że są bezpieczni. Światowe Dni Młodzieży coraz bliżej. Przygotowania trwają niemal wszędzie. Ciekawostką pewną jest to, że ma pan taki pomysł, żeby w jednym miejscu, w jednym dniu zgromadzić młodzież z Radomyśla Wielkiego oraz okolic i zorganizować coś takiego jak Światowe Dni Młodzieży w Radomyślu Wielkim. Coś więcej na ten temat dzisiaj powiemy? To znaczy się, my chcemy jako gmina w tym uczestniczyć, bo to nie jest tylko problem Kościoła, myślimy, że nasz też. To gmina, zaszczyt, nie problem. Nasza gmina to gmina wielkiej tradycji i kultury, mamy się czym pochwalić i tu rozmawiamy z księżmi, chcielibyśmy jeden dzień, żeby ta młodzież z całej gminy, a może i nawet z dekanatu, przyjechała do nas do Radomyśla, byśmy im pokazali tą właśnie naszą tradycję, jak Radomyśl stoi wędlinami, przecież wiemy, to jest to największy region w Polsce. Będzie okazja jeszcze o właśnie, tym powiedzieć, myślę. No właśnie, chcemy im pokazać, jaką mamy tą kulturę, jak my żyjemy, jak spędzamy wolny czas, no bo jesteśmy gminą oddaloną od środków czasowych, od dużych to aglomeracji. Proszę jeszcze a cieszymy dać się, szansę. Umiemy się cieszyć, umiemy śpiewać. O tym chciałam powiedzieć. No właśnie. Właśnie o tym chciałam powiedzieć. Bardzo proszę, żebyście się też z tą młodzieżą wspólnie po prostu zabawili, bo to jest też ważne. O to chodzi. To jest piękna integracja właśnie. Józef Rybiński, burmistrz Radomyśla Wielkiego, był naszym gościem. Do usłyszenia. Dziękuję pięknie, miłego dnia życzę.